11 maja, Wiktoria Łukowicz. Zapraszam na najnowszy serwis informacyjny Studenckiej Telewizji Uniwersytetu Opolskiego SETA. W dzisiejszym wydaniu między innymi 30 wystawców różnych branż w jednym miejscu, czyli 8 edycja Giełdy Pracy na UO. Tańczyli w rytmie tików Tureta. Charytatywny bal w klubie Sina. W serwisie także Dzień bez makijażu. Zdradzimy, dlaczego kobiety się malują. W środę tłumy przewinęły się przez hol główny Uniwersytetu Opolskiego. Wszystko za sprawą organizowanej przez Akademickie Centrum Karier 8 Giełdy Pracy, która po raz kolejny otworzyła się na plany i ambicje studentów. 30 wystawców różnych branż i kilka godzin, żeby każdy mógł znaleźć coś dla siebie. Spotkanie z potencjalnym pracodawcą twarzą w twarz na giełdzie pracy to wartość sama w sobie. Giełda organizowana jest po to, żeby nawiązać pierwsze kontakty, pierwsze relacje. Przeniesienie ze sobą CV jest na pewno wartością dodaną. Pracodawcy na to czekają. Oni już tutaj na tym etapie weryfikują. To jest pierwsze wrażenie, zachowanie, sprzedanie się tak naprawdę, nawiązanie kontaktu. O zagwarantowanie takiego kontaktu organizatorzy starali się już po raz 8. Targową formę giełdy bardzo cenią sobie studenci. W jednym miejscu mam możliwość porównania wszystkich jakby ofert w jednej chwili. Nie muszę jakby chodzić i szukać tego na własną rękę. Uważam, że zdobywanie doświadczenia w czasie studiów jest bardzo istotne. Dodatkowo jestem w trakcie szukania praktyk studenckich i myślę, że pojawienie się w takim miejscu ułatwi mi wiele, tym bardziej, że jestem osobą niepełnosprawną. Giełda została podzielona na dwie części. Pierwsza przybrała formę targową, druga z kolei była debatą. Tegoroczną edycję poprzedziły warsztaty i szkolenia. Zależało nam na tym, żeby te warsztaty były prowadzone przez pracodawców, którzy będą u nas wystawcami, żeby przekazali oni faktyczne informacje, czego oczekują obecnie na rynku pracy, czego spodziewają się po kandydacie na pracownika. Z kolei studenci mogli spodziewać się od wystawców odpowiedzi na nurtujące ich pytania. Na giełdzie można było zdobyć staż, praktyki, a nawet dostać pracę. Warsztaty, które tutaj są proponowane oraz słowa oczekiwań ze strony pracodawców mogą pomóc w wyborze dodatkowych kursów już w ramach kształcenia, kursów ogólno na przykład uczelnianych, czy wyboru różnych fakultetów, które umożliwia program studiów, czy kursów wręcz, które są na uczelni organizowane. Z oficjalnych źródeł wiadomo, że giełda co roku odnosi sukcesy. Zwalczanie przestępczości gospodarczej oraz bezpieczeństwo obrotu finansowego to tematy przewodnie ogólnopolskich Dni Nauk Sądowych, których czwarta edycja zagościła w murach Wydziału Prawa i Administracji. Wydarzenie trwające 3 dni zawierało różnorakie panele szkoleniowe przeznaczone dla rozmaitych odbiorców. Tak więc konferencja składa się ogólnie z 3 paneli. Stwarza to możliwość wystąpienia dla jakby powiedzmy różnych kategorii prelegentów. Jest panel zarówno ekspercki dla praktyków, panel doktorancki dla teoretyków oraz panel studencki, w którym to nasi studenci naszego wydziału mogą sprawdzić swoje możliwości. Czynnikiem przyciągającym osoby niezwiązane z prawem była przede wszystkim użyteczność zdobytej wiedzy w życiu. Powiem tak, temat, który tutaj jest poruszany, czyli przestępczości gospodarczej, jest tak naprawdę bardzo ważny dla każdego z nas, ponieważ w codziennym życiu często nawet nie wiem, co mamy do czynienia z tą tematyką. Tutaj słuchając poprzednich paneli, usłyszałem o kilku rzeczach, o których szczerze mówiąc wiedziałem, ale nie zdawałem sobie sprawy, że trzeba na nie zwrócić aż taką uwagę. Studenci prawa mogli zaś pogłębić już zdobytą wiedzę. Jestem na pierwszym roku prawa, więc taka konferencja jak najbardziej to coś dla mnie. Chciałam dowiedzieć się po prostu czegoś nowego, wiadomo, zajęcia zajęciami, ale też trzeba poszerzać swoją wiedzę o właśnie coś takiego jak konferencja czy Dni Nauk Sądowych, tak? To coś, co na pewno nam się przyda w późniejszym czasie. Panelem kończącym wydarzenie było spotkanie z radcą prawnym Aleksandrą Gaj. Najdłuższe juwenalia w Polsce rozpoczynają się już w przyszłym tygodniu. Z tej okazji samorząd studencki Uniwersytetu Opolskiego, Politechniki Opolskiej oraz AZS przygotowali konferencję, na której przedstawili rozkład jazdy zbliżających się piastonaliów. Cały rok, całe 5, niech impreza nie kończy się. Już niedługo właśnie tę piosenkę będą śpiewać opolscy studenci w trakcie rzekinady. Jednak piastonalia zaczynają się zupełnie innym wydarzeniem już 16 maja. Wtedy to spośród 9 kandydatek wybierzemy Miss Uniwersytetu Opolskiego, wicemis i miss publiczności. Gala zacznie się o godzinie 19, tak jak powiedziałem, 16 maja.
I tym wydarzeniem będziemy otwierać tegoroczne Piastonalia. Dzień po wyborze Miss odbędzie się finał akcji Oddaj głos na włos, a także zbiórka krwi na kampusie naszego uniwersytetu. W trakcie weekendu czeka nas standardowo wypad nad Turawę. Piknik Turawi odbywa się na polu namiotowym Turawik koło jeziora, obok Jeziora Średniego. Czeka nas tam wspólne ognisko oraz zabawy integracyjne, a w sobotę konkursy sportowe i wiele innych atrakcji. A wieczorem zabawa pod gołniem, którą poprowadzą rezydenci naszego klubu studenckiego SINA. Na rozgrzewkę przed 4 dniami koncertów w poniedziałek na kampusie UO odbędzie się noc klubowa. 2 kolejne dni noszą tematyczne nazwy Alternative Day oraz Piasty na Rock'n'Rollu, gdzie będziemy mogli posłuchać takich gwiazd jak Góral, Mrozu czy Poparzeni Kawą 3. Dodatkowo AZS również przygotował kilka atrakcji. Odbędzie się piknik, dużo konkursów, wszystko będzie w atmosferze sportowej, będzie można też dobrze zjeść i obejrzeć mecze, myślę, że na wysokim poziomie. Jak zwykle jako AZS planujemy pomieszać trochę rekreację z rywalizacją, dlatego od samego rana, od godziny 11 na naszym kampusie Uniwersytetu Opolskiego będzie można poćwiczyć z trenerem personalnym, spróbować zajęć z aerobiku, później planujemy też fit lunch. Czwartek i piątek to imprezy na błoniach Politechniki Opolskiej, gdzie pobawimy się chociażby do piosenek zespołu Enej. Weekend jest zakończenie Piastonaliów. A co czeka nas na finiszu? Piastonalia zakończymy największym i z pewnością najbardziej widowiskowym wydarzeniem, eksplozją kolorów, czyli wielkim świętem kolorków w Holi. Kolorowa eksplozja odbędzie się, jak już wspomniałam, 27 maja. Jak co roku, Seta pojawi się z kamerą na wszystkich wydarzeniach. Więc jeżeli na którejś imprezie Was zabraknie, spokojnie będziecie mogli zobaczyć naszą relację. Bal wszystkich bali, czyli charytatywna impreza z okazji 5 urodzin projektu Mam Tureta i mi z tym dobrze. Studenci świętowali rocznicę w klubie SINA. Impreza charytatywna to nic innego jak łączenie przyjemnego z pożytecznym. Takie rozwiązanie świętowania urodzin projektu zostało opanowane do perfekcji przez organizatora zabawy, Bartosza Wojtkowskiego. Dlatego tłum studentów przyszedł do klubu SINA, by wspólnie bawić się na parkiecie w taktików Tureta, uprzednio wpłacając symboliczne 5 zł wstępu. Sama impreza ma to do siebie, że ten projekt jest jakkolwiek tam już rozpoznawalny w kraju. Jeżdżę po Polsce z wykładami, prowadzę te wywiady, więc jakoś ludzie to rozpoznają, a dzisiaj rzeczywiście ta impreza jest w celu charytatywnym, ponieważ wszystkie pieniądze, które zbierzemy z bramki, przeznaczymy na oficjalne konto Polskiego Stowarzyszenia Syndromu Tureta, gdzie też działam i wspieramy tam wszystkich ludzi, ale też i rodziny osób chorych na zespół Tureta. Jeżeli ktoś ma możliwości, żeby połączyć to z dobrą imprezą i czymś, co może pomóc, tak najbardziej tak. Zresztą widać, że ludzie bawią się dobrze, więc chyba pomysł zadziałał. Według mnie jest to bardzo fajna inicjatywa. Ludzie z Turetem są często przez społeczeństwo gdzieś tam troszeczkę odrzucani. A tutaj na całe szczęście impreza toczy się w najlepsze, z tego co widać, zresztą i słychać. Wszedłem tutaj podwójnie, ja i mój brzuch, ale tak samo wychodziłem od znajomych i też sypnęli groszem, żeby tutaj dodatkowo, mimo że nie mogą przyjść, na bramce coś zostawić. Wszyscy jesteśmy tacy sami, o to chodzi. Bawcie się, jakby jutro miało nie być. Nie ma nic innego. Jakby powiedzieć, że jest bardzo fajnie, w taki fajniejszy sposób, mocniejszy, to? Żałujcie, że was tutaj nie ma. Kto pyta, nie błądzi, a kto chciał porozmawiać z marszałkiem województwa opolskiego Andrzejem Bułą, zjawił się w Studenckim Centrum Kultury. Organizatorem wydarzenia był Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości. Spotkanie z marszałkiem przebiegało w nieco nieformalnej atmosferze. Nie był to ani wykład, ani prelekcja. Studenci zadawali pytania, na które Andrzej Buła odpowiadał. Taki rozwój sprawy spowodował, że rozmowa miała charakter bezpośredni i była komfortowa dla obu stron. Marszałek ze spotkania wyszedł bogaty w opinie i oczekiwania studentów, jak również w prezent od siatkarek ECO Unii Opole w postaci koszulki z podpisami i bukietem kwiatów. Kobiecy makijaż to na tyle czasochłonne zajęcie, że nawet ustanowiono dzień, kiedy panie są zwolnione z obowiązku upiększania się. Nasza reporterka Ewelina Muzyka postanowiła poznać powód, dla którego kobiety się malują. Być kobietą marzę, ciągle... Dzień bez makijażu, a ja się w sumie nigdy nie malowałem. Ciekawe jak to jest. No to sprawdźmy. Tutaj mamy jedno oczko. Podkreślimy ci kolor bluzy, wiesz? Dlatego musi być na niebiesko. Tak zawsze robią kobiety, żeby to musi być. Nie dość, że boli, to tyle czasu zajmuje. Jak wam się chce. Jeszcze róż do policzków, żeby się
O, błyszczały i puder. Obowiązkowo puder. Jak ci się podoba? Cudownie. Powiem ci tak. Chcesz być piękny, to musisz cierpieć. Myślę, że kobiety malują się po to, żeby czuć się piękniejsze, chociaż według mnie to nie jest tak do końca potrzebne. Marnują przez to czas rano, bardzo dużo czasu, a kobiety same w sobie są piękne, więc nie wiem, po co taki rytuał prowadzą. Po to, żeby pokazać innym kobietom, że potrafią się na przykład pomalować. To, żeby zaimponować innym kobietom, niekoniecznie facetom. Bo facet na przykład nie zauważy tego, że jest, nie wiem, perfekcyjnie namalowana kreska na oku, czy na przykład perfekcyjnie dobrany podkład. Jest pomalowany, to jest. Szczerze nie mam pojęcia, ale chyba chodzi o to, żeby wyglądać lepiej, bardziej atrakcyjnie i podobać się chłopakom, albo po prostu, żeby inne kobiety im zazdrościły, bo to jest bardziej prawdopodobne, tak słyszałem, że robią to dlatego, żeby się podobać, nie dlatego, żeby się podobać innym chłopakom, tylko inne kobiety, żeby im zazdrościły. Chodzi tutaj o tak naprawdę o walkę w ramach jednej płci. Malują się, żeby ładnie wyglądać, żeby się lepiej poczuć. Maluję się pewnie też dlatego, że to lubię, ale też ciężko jest mi oceniać, bo ja się raczej rzadko maluję. Wszędzie, gdzie spotykamy się z kobietami w mediach, to one są już przeretuszowane, nie oszukujmy się. Przeretuszowane, photoshopowane i robione tak, że wyglądały idealnie jak bóstwa. A jest to niewykonalne i w tym momencie kobiety próbują podążać za tym samym i malują się, no i tyle. Dlaczego kobiety się malują? Żeby poprawić swój wygląd, bo wydaje mi się, że źle wyglądają z natury. Właściwie uważam, że nie potrzebuje. Kobiety nie potrzebują się malować. Piękno jest naturalne. Kobiety, jak są niepomalowane, są najpiękniejsze. Kobiety malują się, bo lubią kosmetyki, bo interesują się kosmetykami. Ja na przykład tak robię. Kobiety malują się, żeby być piękniejsze, ładniejsze, czuć się bardziej dowartościowane wśród płci męskiej. Kobiety malują się dlatego, żeby być piękniejsze dla otoczenia. Wtedy, kiedy mają największą potrzebę albo mają coś do ukrycia, jakiś, nie wiem, trądzik, coś tego stylu. Albo gdzieś idą na randkę przede wszystkim. Maluję się dlatego, że lubię, po pierwsze. Po drugie, no po prostu chcę dobrze wyglądać. Kobiety się malują, ponieważ chcą się podobać facetom. I tak się podobają, ale chcą się podobać jeszcze bardziej. Uważam, że każda kobieta jest atrakcyjna i makijaż tylko niszczy naturalne piękno. Swędzi mnie cała twarz. Ani nie wyglądam, ani się nie czuję. Ludzie patrzą na mnie jak transwestytę. Podziwiam wszystkie kobiety, które budzą się rano, nakładają na siebie makijaż i po prostu chodzą w tym calutki dzień. Wielkie podziękowania i wielki szacunek dla was, dziewczyny. Coś się kończy, coś się zaczyna. Jest to mój ostatni serwis, który mam przyjemność dla was prowadzić. Dlatego też, korzystając z tej okazji, chciałabym się pożegnać i podziękować za 3 lata wspaniałej i pełnej dziennikarskich przygód współpracy. Dziękuję dawnym członkom redakcji, którzy pomagali mi stawiać pierwsze kroki w secie, a także obecnym, z którymi miałam przyjemność przygotowywać dla was cotygodniowy skrót wydarzeń z akademickiego Opola. Dziękuję także wam, naszym widzom, za to, że oglądacie naszą telewizję. Całej redakcji życzę powodzenia oraz dalszych sukcesów zarówno w życiu zawodowym, jak i osobistym. Teraz to wszystko na dziś. Zapraszam na wiadomości sportowe i pogodę filmową z Maćkiem. Nie mówię jednak do widzenia, ale do zobaczenia. Marek Świerczyński, witam w wiadomościach sportowych. Zaczynamy od znakomitych informacji dotyczących akademickich mistrzostw Polski. W ostatni weekend kwietnia w Krakowie reprezentacja Uniwersytetu Opolskiego w badmintonie po raz 4 z rzędu zdobyła złote medale i mistrzowski tytuł. W finale podopieczni Henryka Hołodnika przegrywali z Uniwersytetem Warszawskim 1-3. Jednak dzięki zwycięstwom w 3 ostatnich pojedynkach to nasza uczelnia ostatecznie triumfowała. Odra Opole wygrała w wyjazdowym spotkaniu z Rozwojem Katowice aż 5-0. Podopieczni Jana Furlepy tym zwycięstwem podkreślili swoje pierwszoligowe aspiracje i są o krok od ich realizacji. By zapewnić sobie awans, Odra w najbliższą sobotę przy Oleskiej musi pokonać błękitnych Stargard Szczeciński.
Początek meczu o 16:00. Z kolei w niedzielę siatkarki naszego uniwersytetu wywalczyły brązowe medale akademickich mistrzostw Polski oraz okazały się najlepsze wśród uniwersytetów. W meczu o trzecie miejsce podopieczne Patryka Fogla w derbowym pojedynku nie dały szans Politechnice Opolskiej, zwyciężając 3-0. To pierwszy w historii medal naszego uniwersytetu w klasyfikacji generalnej piłki siatkowej. Na relacje z akademickich mistrzostw Polski w siatkówce zapraszam do sportowego kalejdoskopu. We wczorajszym drugim meczu półfinałowym rozgrywek Pucharu Polski Gwardia Opole uległa drużynie Vive Tauron Kielce 17-37. Przypomnijmy, że w pierwszym starciu także górą byli Kielczanie, wygrywając 38-23. Tym samym podopieczni Rafała Kuptela pożegnali się z rozgrywkami o Puchar Polski, a w wielkim finale Vive kolejny raz zmierzy się z Orlen Wisłą Płock. Na relacje z półfinału zapraszamy już za tydzień do sportowego kalejdoskopu. W dzisiejszym wydaniu to już wszystko. Do zobaczenia za tydzień. Dzień dobry. Forname und Wetter. Grzegorz Brzęczyszczykiewicz, w czwartek 19 stopni i słońce. Widernoch. Grzegorz Brzęczyszczykiewicz, w czwartek 19 stopni i słońce. Brzęczyszczykiewicz. Scheiße! Wocher und Wetter. Chrząszczy Rzewoszyce, Powiadłęko Łody, w piątek 19 stopni, ale tym razem burza. Polska! Toż to Polska, najprawdziwsza, kochana nasza! Uniwersytet Polski i Opolski! Co w sobotę 21 stopni i burza, już deszcz spadać zaczyna. Polska najkochańsza! Na teresce kwiatków 100 krotek polskich nazbieram, co by jak się do piechoty zaciągnę, to żebym nie chciała. Jej zaniosę jutro, kiedy 22 stopnie i burza będzie. Gdzie ludzie zwariowałem, oszalałem, pieniążki rozdaję, 19 stopni i burza dzisiaj, a ja pieniążki rozdaję, słuchajcie. Panie Arabie Szanowny, czarna wygrywa, biała przegrywa, prawda? Który? Hona. Ojejku. Fenicem. Pieniążki pana przegrał, tak, ale jutro we wtoreczek 20 stopni też burza, także się pan odegrać musi. Jeszcze raz, każdy wygrać do pomoże, każdy szczęściu dzisiaj wygrać może. Jeszcze raz, gdzie? Hona. Ojej, znowu pan przegrał. O, trudno. Mamy le. Jak rozpętałem drugą wojnę światową, czyli po studencku, jak rozpętałem drugą sesję poprawkową. Moi mili, mam nadzieję, że wam się podobało. Przygody Franka Dolasa to jedne z kultowych perełek polskiego kina, dlatego wszystkim, którzy nie oglądali, serdecznie polecam. Z mojej strony dodaję tylko, że będzie w środę 27 stopni i dzięki Bogu już tylko deszcz, bez piorunów. Widzimy się za tydzień w kolejnej filmowej pogodzie. Cześć!